Hello there! Z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję magazynu LEGO Marvel Spider-Man z kartami. Jest oczywiście limitka, ale przede wszystkim z minifigurką Zielonego Goblina. Okładka to oczywiście nasza zabawka, logo, a tutaj mamy jeszcze Mysterio i Venoma. Oczywiście cena to klasyczne 19,99. No, klasyczne od tego roku. Rzut oka na spis treści, dalej są informacje o postaci. Następnie mamy instrukcję do Green Goblina oraz tej jego deski. Jak zwykle dostajemy też komiks. Z naszą minifigurką dostajemy też plakat. A drugi plakat to Spider-Man z odwiecznym wrogiem Anakina Skywalkera, czyli... Nie lubię mieć piasku w majtkach, w butach, wszędzie. Piaskiem i Sandmanem. Jak zwykle LEGO poszło na łatwiznę, przycwaniaczyło i od 3 sierpnia będziemy mogli dostać w tej oto gazetce Venoma, który o ile w gazetce Spider-Mana się jeszcze nie pojawił, to pojawił się już w gazetce LEGO Marvel Avengers. W sprzedaży jest też gazetka z Obi-Wanem Kenobim. Jeśli ktoś nie kupił, to jak najbardziej polecam, bo albo do kolekcji, albo zawsze tam pod jakiś inny Jedi można przerobić. Są oczywiście też karty, jedna jest z Czarną Panterą oraz do tego jest jeszcze jedna saszetka. Oto zawartość saszetki z minifigurką, poza ją samą dostajemy jeszcze taką oto kubkę klocków i szkoda, że w Star Warsach też nie dostajemy jakiejś mikrokonstrukcji do minifigurki. Tak się prezentuje nasz Green Goblin na tym swoim podejście, na swojej desce, ślizgaczu, zwał to jak zwał. Tak czy siak, konstrukcja może nie jest jakaś wybitna, ale znowu sterta klocków, zawsze spoko, że dostajemy to do figurki. Poza tym dostajemy jeszcze dwie pomarańczowe główki, które mają symbolizować te dynie, te bomby, które on właśnie rzucał. A tak się już prezentuje nasz goły Green Goblin bez tych wszystkich akcesoriów. No i powiem wam, że figurka jest bardzo fajna. W sensie minusem są klasycznie nadrukowane nóżki, ale za to mamy całkiem fajnie zrobiony tors. Ładny element tej oto czapki z uszami, też to jest chyba taki jeden ze specjalniejszych takich elementów. Torba też jest zawsze spoko dodatkiem. Poza tym ma on dwa nadruki twarzy. Podsumowując, myślę, że gazetka z tym oto Green Goblinem jest bardzo fajnym rozwiązaniem dla takich ludzi jak ja, którzy zbierają Marvela tylko z gazetek. Kolejna fajna figurka do kolekcji, jeśli ktoś bardziej w tym siedzi, to możliwe, że ma tą figurkę, ale tak jak mówię, dla takich ludzi jak ja jest to bardzo spoko rozwiązanie. Poza tym, tak jak mówię, dostajemy jeszcze tą kubkę klocków, więc zawsze to plus, że podnieśli tą cenę, ale przynajmniej coś tam dołożyli. Napiszcie, czy wy kupujecie, a może macie już figurkę, a ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.